Witam, tu znowu Rekin i to jest kolejny odcinek Pyknijmy w Polanie 2. No i cóż, autozapis? Are you kidding me? What the hell? O Boże, te moje zapisy są... Dobra. Wbijamy na ten autozapis najwyżej. Ale mi strzelają kości. Dobra. Tak więc... Ostatnio skończyliśmy chyba na właśnie... przemierzaniu podziemi. O Boże, strzyga. My God. Bić! Zabić, kurwa! Przejdź tutaj, bo Mirko nie może wejść do zabawy. Wszyscy topore. Topór party, Dobra. O Boże, jesteśmy trochę daleko od ostatniego zapisu chyba. Dup, topór party. Nie masz topora, idź się pierdziel. Dobra. Nie chcę obracać formacji. Spać, niech ludzie pójdą. Nie powiem. Sypiałem już lepiej. Okej, otworzyłem jakieś drzwi. Drzwi do piekła. Nie, poszukam tego zapisu, bo tak trochę niezręcznie. Wiem, że gdzieś w ciemność. Gdzieś w podziemiach to było. Tylko gdzie? Szybki zapis. Autozapis. What the hell? Nie mam pomysłu. Gdzie to mogłem, kurde, zrobić? Nieważne. Być może nie zapisałem, co było z moją głupotą. No, tu jesteście. Czyli muszę iść teraz tędy, jeżeli się nie mylę. No, na to wygląda. Niech będzie. Niech będzie. Pójdź tutaj. Are you kidding me? No dobra. Jeżeli muszę ci mówić, że musisz przejść tędy, bo tu jest zamknięte, to okej, rozumiem. Czasem się obawiam, Mirko, że towarzystwo, w jakim się obracasz, zniża twój... O ile to możliwe, iloraz inteligencji. No tak, będziesz teraz robił moonwalka. O, już normalnie, a nie znał moonwalk. O nie, te krowy strasznie lubią spać. No, już myślałem, że się wrócisz. Bić, zabić. Rycerz walczy do samego końca. Och, tak, pięknie. Pięknie, bić. Dobra. A ty wstajesz? Młody minotaur. Krowi syn. Okej, skończyli. No, wstawaj. Dziękuję. I chodź tutaj. Chyba, że jesteś... Nie. Ta gra czasem mnie przeraża. W sensie o jej głupocie czasem. Dobra. Bądź szybszy. Czas przyspieszyć grę, co tak zawsze lubię. O, jak zapieprza, stary. Dym. No, dobra. Normalna prędkość. Hop. I biegniemy dalej. Boże. Bitwa. Nas jest trójka, ty jeden. Nie masz szans, mimo że jest was więcej. Okej, yes. Fuck you. O, tutaj chyba ostatnio skończyliśmy, jeżeli się nie mylę. Hop. Bo poszedłem tak... poszedłem w stronę tego korytarza. Dobra, to trochę przedłużę o tam 5 minut ten odcinek. Bo zresztą Sylwester jest i tak dalej.
Trzeba będzie zrobić jakieś specjala znowu. O ile, jak wiecie, jestem leniem. Leniem. Więc nie będzie mi się pewnie chciało, ale... Przemogę się. Po prostu są fajne akcje, gram sobie z kolegami, tylko mi po prostu nie chce się nawet łączyć frapsa, bo... No, nie mam powodu, szczerze. O, ten znowu wpadnie na pułapkę. Zasieka. Zasieka, je. Boże, te obelgi są takie, że nie powinniście ich słuchać. Rozumiem. Ach, jaka mroczna komnata. O Boże. What is this? This is... potion siły, yo. Zawsze szukałem czegoś do chlania. Dobra. Głupia strzyga. O, gin. Gin. Rozkazuję ci ginąć. Dziękuję. I otworzyliśmy piękne drzwi. No może nie takie piękne, ale otwierają się dość... nieciekawie. No już myślałem, że wpadniesz w tą pułapkę. Dobra, lecimy. Lecimy. Trzeba ochronić nasze księstwo. A kto go... kto je ochroni, jeżeli nie my, prawda? Na pewno nie taka krowa. Spokojnie, spokojnie. Hej ho, hej ho, na wojenkę by się szło. Hej ho, hej ho. Za Narnię! What the hell? Nikogo nie ma? Aaa, ty cię mam. Ho, ho. Jak pamiętam, że grałem kiedyś tę misję na łatwym, to chyba było trudniej, ale nie wiem, może źle pamiętam. Albo po prostu jeszcze nie umiałem grać. To też jest możliwe. To fajnie, Mirko, fajnie. Ho, 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 te. Ta szeremierka. Dobra, pyk. I co otworzyłem? Otworzyłem drzwi. Nie, myślałem, kurde, zaskoczenie. Cóż znowu? Że drzwi otworzyłem. Op! Do dzieła! Do dzieła! Leć, leć, Mirko, wyprzeć! No nie... Nie, tak nie by... No jeszcze, kurde, nie możesz... No i znowu, o, op, dobrze, Mirko. Dawaj, dawaj, kurde. Je, ale się wepchał hamsko. Dobra. O, chyba nikczem, nikom, mucha, haha. Ojej, op, zapis. No. Bij się, bij się. Dobra, może coś z LoL'a nagram nawet. Na tego specjala. Kurde. Teraz zginę, a nie. To on zginie. Dobra, niech będzie. Jeżeli tu będzie zamknięty, to się wkurzę. Are you kidding me? Are you kidding? Gdzie są jakieś przyciski? I raz, i dwa. Nigdzie nie widziałem przycisku, żeby to otworzyć. What the hell? Gdzie był przycisk? Panie, panie, gdzie był przycisk? Gdzie był przycisk? Oh yeah! Okej, to jest grzyb. Tu... Tutaj jest to, tutaj nie, tutaj nie ma. What the fuck? Chyba, że... nie wiem, no. Zaraz przestuduję te lochy. To jest nie. Tu nie. Tu nie. Tu nie. What the hell? Dobra. Myślę, że musimy zejść głębiej. Czy tam niżej. Po prostu bardziej do wyjścia. Dobra, tutaj wszystko ponaciskane. Holy shit, gdzie jest jakiś przycisk? Gadać mi zaraz. Kurde, bele. Co za ciele wymyśliło te...
podziemia. No żeby... What the fuck? Nie, gdzie to może być? Honor rycerski. Może coś na górze? Kurno, nie wiem. O kurde, już wiem dlaczego to jest krowia wyspa. O mój Boże, nie, nie wierzę. Teraz dopiero to zauważyłem. Widzicie to? Fum, fum, fum. O kurde. Nie, nie, naprawdę fajne, fajne, nie powiem. Tylko, gdzie jest ten głupi przycisk? Maybe there? Nie, tego nie ma. Hello. What the hell? No naprawdę, nie mam pomysłu. Mirko, no. Holy shit. Nie wiem, można samo tam podejść i to się samo otworzy, albo co? Przycisku żadnego nie ma. Dobra, podejdziemy tu i zobaczymy. Ojej, ojej, dużo ekran! O, dobra, jest. Otwórz się. Ha! Dobra, okej. Okay. Przynajmniej dobrze, że wpadłem na to teraz, a nie. Bym przeszukał co mapy, bym tu wrócił, kurde, bym podszedł, potem bym się na siebie wkurzał. Tak przynajmniej było to dość szybko odkryte. 3 minuty normalnego czasu zostały, czyli jeszcze dodam 5 minutek. Czyli 8. Ej, kamero, nie wkurzaj mnie. Hero 8. Startujemy. Dobra. Cicho. What the hell? Stawmy czoło zdrajcom. O, what the hell? Kimżeż tyś? Nieszczęsny, cóżeś uczynił? Klątwę twoją straszliwą zdjąłem. Podły Astalabusie. Naiwny, naiwny, naiwny! Klątwa to była, zacz zaklęcie ochronne! Potwory maści wszelkiej na wyspie trzymało. Wszystko stracone, zło, które tyle lat w jarzmie trzymałem, rozpełznie się po świecie! Jakie potwory? Krowy, W lochach. Pył obróciłem raz, dwa. W krowiej skórze magia moja potwory trzymała. Teraz wolne są i z wyspy niechybnie uchodzą. Oszukały mnie, podłe niecnoty. O, kill all the curse. Dobądź smoczego miecza, który na wyspie ułożą i nim potwory zgładź. Jeno on i siła w nim magiczna zaklęta dokonać tego może. Spoko. Zanim na wyspę wrócę, potwory w dal ujdą. Droga przez labirynt długa, obłądzić łatwo. Tym ja się zajmę. Zaklęciem na górę cię przeniosę. Oh yeah. O resztę sam postarać się musisz. Biada nam wszystkim, jeśli choćby jeden przy życiu ostanie. Bywaj, Astalabusie. Dobra. Oj, będzie w pierdziel. Wróg się zbliża. O! Rozumiem. O, holy shit! Holy shit! A, to mnie goni. To mnie goni. Gonie. To mnie goni. Okej, okay, bierzemy to. Holy shit! O! 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 To ma zasięg? What the hell? Nie, nie otoczycie mnie. Nie ma bata. No to już ciekawy miecz. Jakoś, nie wiem, zrobili mu chyba update'a, bo jak ostatni razem go miałem, to nie wali piorunami. I z pieprzą? Pierdzielcie się, krowie syny. Kill all the cows. Okej, okay, bo mnie zaraz toczą.
Szykujcie dla nich kurhany. Tyryt. Prędzej padnę, niż wezmę posiłki. No nie, nie bić mnie. Ten miecz ucisza na zawsze. Rycerz walczy do samego końca. Okej, Guido, teraz pieprzam. Szykujcie dla nich kurhany. Nadchodzą. Okej, idzie to tutaj tego pełno. No. You wanna fight with me? Dun. Ten miecz ucisza na zawsze. Prędzej padnie, niż wezmę. Kurde, pełno tego tutaj. Gdyby nie było tego tak dużo, bym nie musiał uciekać, bo jak mnie otoczą, to by było po mnie po prostu. Ojej. Rozkładam na części. Okej, zginął. Szykujcie się, bojowie. Wróg nadchodzi. Nawet rano nie ustąpię pola. Pełno tego. Nie dam się. Oczywiście. Oczywiście. Uniki! Na pochybel, nikczemnikom. Stadą. Niech będzie. No, zabij go. Dziękuję. Który jeszcze chce w dupę? Honor zabrany wzywać pomocy. Wyrobiliście mnie w dupę. Teraz ja was wyrobię w dupę. O Boże. Drzewa pomocy. Okej, przerwa na grzyba. Feel the power of grzyb. Powerade, padłeś to, lesz, dobra, no i co? Teraz z wami mogę walczyć. Nie macie szans, kurde. Grzyb. Ha, to jest piorunująca moc. O Boże, ale suszę. Ale dobra. O, ale mnie niszczą. Tyle toporów, a ja mam miecz. Do tego, który wali piorunami. Jestem epicki. Boże, ile on ma tego... O Boże, plus 100. Trololo. Wszystkich niszczę. No dobra, najpierw tego. Poczekaj, chwila na grzyba. I masz. Dziękuję. Ho ho! Dziękuję. Mężnym sercem i silnym ramieniem. Wiem. Dokonałeś tego, czego ja przed lat dokonać nie mogłem. Bo jesteś łysy, stary. Krowiej wyspy nie będzie więcej zagrażać światu. No to czas do domu. Tak. Jeszcze jeden jaszczur czeka na posmakowanie tego ostrza. Oh yeah. Let's go to their home. Go home, Alabama. No. No, to jest dopiero zbroja, tylko dlaczego nie mam tarczy smoczej? Może niepotrzebna jest. Ho! Płyniemy do domu płyniemy. Okej. Na wszystkie dęby! Udało ci się wystrychnąć sobie pana na dudka. Oh yeah. Zdobyłeś hełm, panie. Ha, nie jeno sam hełm. Dopłynęliśmy do pewnej bardzo dziwnej wyspy. Tam miecz, co smoczą łuskę się czepono, nalazłem. Krowia wyspa. Oh yeah. Udało wam się odnaleźć krowią wyspę. Tak, kurna. Wspaniale. Tym mieczem łeb gadziny w mig odrąbiesz. No. Wieści jakieś masz, przyjacielu? Ludkowi dobrze się żyje, zali znowu jakieś upiory rozpędzić trza. Nie upiory, olbrzymy. O Boże. Mirko, do tej pory przyjazne zaczęły grody nasze napadać i grabić. Wioska ich niedaleko stąd. Silne i bitne to stworzenia. Bacz więc, panie. Olbrzymy, powiadacie? Wbrew pozorom, nie są takie głupie, skoro za gwałt się biorą, powód tego... Za gwałt? Sprawę wyjaśnię. Grubo. Niech cię wszelkie bogi tutaj opiece mają. Taki olbrzym bierze się za gwałt, to naprawdę. Dobra, jest wróg.
co teraz? Where? No dobra, ale mimo wszystko, jak wiecie, to już będzie koniec tego odcinka i no cóż, dziękuję za uwagę, życzę... O, cicho właśnie, no właśnie się odezwał. Tak więc życzę wesołych, dużo alkoholu na Sylwestrze, dużo zabawy oraz no wszystkiego najlepszego. Tak więc do zobaczenia i czy uda nam się pokonać olbrzymy, żeby nas nie zgwałciły, to tego dowiecie się w następnym odcinku. Pyknijmy wy po line 2, tak robo, tak. Tak więc cześć!